Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin Skateboard, to zagrajmy w Gothic 2 Skórka z modyfikacją Karaiby i witajcie w kolejnym odcinku. Czy da się powiedzieć to jeszcze szybciej? Myślę, że tak, ale nie przesadzajmy z tym. Witam was bardzo serdecznie. Także, co my tu robiliśmy? O mój Boże, kiedy ostatnio był ostatni odcinek? Wolnie sprawdzać, bo i tak już mnie skrzyczeliście nie raz, że nie było nowych odcinków z Karaibów. Wakacje się już dawno temu skończyły i zwykłym uczniakom i studentom, a Karaiby dalej niedokończone. Także ta modyfikacja, która miała być wakacyjna, trochę nam się przedłużyło. Nie wiem, jak to się zdało, że się przedłużyła. Wybaczcie mnie, takie rzeczy się dzieją. YouTube, te sprawy. Ale spokojnie, już jestem i lecimy dalej. Dom Falka musi zostać bezpieczny. Leonard dał mi książkę o mechanizmach obronnych do domów. Powinienem ją przeczytać. Jest to całkiem dobry pomysł, mój drogi przyjacielu, więc może na początek sprawdźmy tę księgę. O mechanizmach obronnych. Ochrona dla domu. Trzymanie włamywacza z dala od domu często nie jest takie proste. Najważniejsze jest zawsze zamykać drzwi, kiedy nie jest się w domu. Jednak co jeśli włamywacz po prostu rozwali drzwi? Aby temu zapobiec, wskazane są magiczne kamienne drzwi. Aby mieć takie drzwi w swoim domu, trzeba po prostu wskazać na żądane miejsce i powiedzieć słowa jak Arda. Następnie imię osoby, która chce te drzwi posiadać. Przeciwko uporczywym włamywaczom zalecane będzie zaklęcie strażnik domu, które można znaleźć na każdym rynku. Niestety chyba ciężko będzie znaleźć takie zaklęcie. Książka opowiada o strażniku domu, który straży majątku. Można go przywołać za pomocą pewnego zaklęcia. Okej, zapytać Falka, czy takie coś byłoby dla niego. Jasne, spoko. Dostać ten zwój, ale gdzie ja mogę dostać ten zwój i tego nie mogę sobie wyobrazić. W sumie jest taki ziomek tutaj na tej wysepce, których pamięta jakieś starodawne czasy, choć wydaje mi się, że on chyba gdzieś poszedł w ostatnim odcinku stąd. A chyba będzie płynął z nami na wyspę. Znaczy, jak oczywiście już pokonamy kruka, tutaj będziemy... Kogo my tu bijemy? Kto jest głównym bossem? Chyba Skip. Ale nie pamiętam teraz konkretnie, czy kapitan Jack, czy Skip. Jack oczywiście, nie Skip. Jack. Musimy go zabić. Augustus wie, że Jack obecnie znajduje się na innej wyspie. Dokładnie, będziemy płynąć na tą wyspę. Dobrze mi się wydawało, że będziemy płynąć na jakąś wyspę. Pomyliłem po prostu wyspę jakby. Leonard będzie mi towarzyszyć, jasne artefakty druidów, to już też zdobyliśmy, to nieco. Dobra, możemy skoczyć w sumie do tego ziomka, zagadamy do niego i zobaczymy, czy coś nam powie ciekawego. Zobaczymy. A tymczasem, co tam u was, swojaki? Jak tam wam minęły te czasy bez Karaibków? Mam nadzieję, że miło i sympatycznie, że studenci już się rozgrzali i już pierwsze zajęcia zahaczyli i może nawet jakiś wykład, to szanuję mocno. A mam nadzieję, że uczniaki to już kurde pierwsze piątki dawno temu pozdobywane i tylko teraz same dobre oceny się sypią z rękawa. Oby tak było i życzę wam tego, moi drodzy, bo wiecie sami, że czas płynie nieubłaganie szybko, co zresztą widać u mnie na kanale, nawet nie wiem, w którym momencie robi się pstryk i nagle odcinka nie ma jakiś długi czas. I w ogóle chyba źle ustawiłem kamerkę i w ogóle taka jest lekko chyba przylagowana. Mam nadzieję, że nie będzie taka już po zmontowaniu i po wrzuceniu na YouTube'a. Taki wydaje się być trochę opalony. Może jeszcze ta wakacyjna opalenizna gdzieś tam jeszcze jest na tej mojej skórze. Jeszcze troszeczkę się utrzymuje. Dobra. Ale dobiegliśmy na miejsce, już koniec o wakacjach, jeśli chodzi o twój dom, ziomek. No. Co myślisz o strażniku? Ten strażnik będzie z pewnością najlepszą ochroną, jaką mógłbym dostać. Ale kto powinien chcieć ustawić się tuż przed moim domem? Coś czytałem o kimś. Chodzi o jakiegoś domowego stróża. Wcześniej bywali tacy często. Co prawda nigdy o czymś takim nie słyszałem, ale to brzmi interesująco. Jak tylko będę miał pasujące zaklęcie, wrócę do siebie i przywołam tego stwora, dobrze? W porządku, jasne. Okej, mam wszystko, żeby wybudować magiczne drzwi. Tak, dobrze, w takim razie zaczynaj. Żaden problem. Teraz wyczarujemy oczywiście drzwiczki. Jak Arda Falk. No i to musiało się tak stać. Dziękuję. Okej, świetnie, więc spróbujemy zdobyć teraz ten zwój. Jak widzicie, są drzwi. Tylko, że to są drzwi z tym skamienionym strażnikiem. Nie rozumiem do końca, o co chodzi. Jeśli chodzi o twój dom. Dobra, chyba będziemy musieli znaleźć ten zwój. Znaczy, zastanawiam się, bo jeśli to są drzwi do domu, to jestem ciekaw, kim będzie ten strażnik, którego musimy przywołać. Okej, saving na pewno się nam przyda. Zrobiliśmy już drugą tego zadania. Mam nadzieję, że te pozostałe zaklęcie będzie gdzieś dostępne łatwo i szybko popłyniemy pokonać tego łobuza Jacka Bydlaka, który się okazał jakimś naprawdę wrednym gangsterem. Okej, tutaj sobie gościu trenuje, Konstantin. A w ogóle Konstantin się ma, czy my nie mamy o czymś do pogadania? Pokaż mi swoje towary. Ja nie mam zbyt dużo złota. Nie mam tam 1600. Wisi w kieszeni. Można by było coś kupić. To za książki.
Chyba wydaje mi się, że już niektóre, znaczy książka 5000 nawet jak coś, to chyba nas nie stać specjalnie bardzo. Augustusik sobie siedzi, Lonar, cześć, czy nie masz przypadkiem, masz może zwój przywołania sługi domu? Tak, masz szczęście, mam jeszcze jeden. To z zbieg okoliczności, możesz mi go dać? Tak, proszę, nie potrzebuję go. Ale nie wiem, czy też radę go użyć, potrzeba dużej ilości energii magicznej. Wcześniej tylko magowie mogli takie stosować. Najlepiej spróbuj swojego szczęścia. No w porządku, spróbujemy. Okej, spokojnie, ma sprawy. Aha, zerknijmy na ten zwój. Gdzie to ten zwój jest? Pamiętniki. Przywołanie skorpiona, piąta strona z pamiętnika. Tutaj jest. Przywołanie stróża domu, zwój, dzięki któremu mogę przywołać strażnika do domu. No, spróbujemy, może jest jakaś szansa na przywołanie go. Mamy w sumie 50 many, więc może akurat nam wystarczy. Jeśli nie wystarczy, to będziemy mieli... Nie będziemy mieli możliwości zwiększyć tej many. O nie, jesteśmy zgubieni. Nie, oczywiście coś wymyślimy, nie? Takie rzeczy rozwiązywaliśmy i problemy. Haha, cwaniacki Robin zawsze do usług. Yeah, chyc do przodu i biegiemy. Chycaj, ziomeczku, chycaj. No i dobrze, no jest całkiem sympatycznie. Jestem ciekaw, czy będziemy w stanie pokonać tego Jacka. W sumie jesteśmy całkiem niezłymi koksami, więc chyba nie powinno być większych problemów. No to walk, słuchaj. Jeśli chodzi o twój dom, zdobyłem zwój, więc powinno być dobrze. Przywołam ci teraz strażnika domu. Dobrze, jestem zaciekawiony. No, zobaczymy, czy się uda. Ukaż się, strażniku. Cholera, nie mogę, nie mam wystarczającej mocy magicznej. Niech tu szlak, co teraz zrobimy? Prawdopodobnie muszę spróbować znowu jeszcze później. Dam ci znać. Och, bardzo niedobrze. To znaczy, że brakuje nam trochę many. No cóż, będziemy musieli za chwilę coś wymyślić. A gdzie jest ten zwój? Chyba wylądował gdzieś na końcu. A, niestety nie mogę go użyć, on jest tylko do użycia jakby w queście. No dobra, nie ma sprawy. Czy mamy coś, co może zwiększyć nam manę? Chwila, ja już zjadłem wszystkie ciemne grzyby? Nie, chyba coś pamiętam, że chyba wyrzuciłem przypadkiem wszystkie ciemne grzyby. To bardzo niedobrze, bo były mi teraz mega potrzebne. Ach, Robin, tyś jest łobuz. Dobra, chycnijmy sobie jeszcze, spróbujmy zobaczyć, czy któryś z cwaniaków na wyspie nie ma jakichś mikstur. No jeśli nie będzie niczego, to trochę będzie kiepska sytuacja. Szkoda, że straciłem wszystkie grzyby. Ja pamiętam, że straciłem te wszystkie grzyby na jakiejś wysepce tutaj. I to było bardzo niefajne. No rzeczywiście, trochę kolorki troszeczkę... Och, ta kamerka, te kolorki. Wygląda jakbym się tak przed chwilą wrócił z opalania niezłego. No cóż, jeszcze trochę przestawię. Ostatnio wjechał nowy blue screen, który niestety nie jest do końca blue i mam problem z jego wycinaniem. Znaczy mam nadzieję, że tutaj mi się uda ładnie wyciąć wszystko w tym odcinku. Zobaczycie sami efekty pewnie. Okej, ty masz... masz 10 eliksirów ducha. Szkoda, że jeden kosztuje 1500. Jaka kosmiczna kwota, gościu, oszalałeś? No, mógłbym mu sprzedać w sumie syf, który posiadam gdzieś w ekwipunku, który mi się totalnie nie przyda, nie? I spróbować jeszcze wyłuskać, ale i tak nie starczy mi na dwa takie eliksiry. Więc maksymalnie to jest jeden, a ewentualnie można by było spróbować go zbagować z bryłki lodu, jeśli takową posiadamy. Chociaż z drugiej strony bicie go w ten sposób, no to mija się z celem. No można by było w sumie spróbować i kupić. A chociaż 5 many mi się nie wydaje, żeby nam pomogło, skoro tylko magowie mogli przywoływać. No ale w sumie co innego z tym hajsem zrobić, no niech będzie. Niech i tak będzie. Chyba, że mam jakieś pierścienie na manę. Może to też coś ma na plus 5. No fajnie. Strój na pewno nam... A, dobra, to ten strój, który już chyba założyliśmy. Tak, habit druidów chyba nam zwiększa manę. Mam jakieś na szata druidów. A, czekajcie, bo to mi ile daje? Mam 58 many. Jeśli dajmy założę, to mam 43 tylko. To lepiej zdać przy 58. Pancerz chyba 28. To już w ogóle nic. Okej, czyli to. Ochrona. Pierścień alchemika. A chwila, pierścień wielkiego alchemika. Może ten pierścień nam coś da? Złamania wiecznej klątwy. Weźmiemy, na razie zajmiemy i zobaczmy to. Nie, dalej 58 pierścień wielkiego alchemika. Szkoda. Pierścień nietykalności. Chyba, że ewentualnie byśmy mogli spróbować zrobić sobie miksturę trwałą jakąś. Na maniorę. Ale chyba nie mam sztawiów na niego, jeśli mam. Smoczych korzeni 4. Jacie, co tu się dzieje? Takiej ilości. O, i 7 zręczności z goblinich jagodek, nieźle. I rzepa nawet jakaś się znalazła. Szkoda, że nie ma lubarta w okolicy, bym mu oddał i byśmy mieli kłeścik. Chociaż i tak za mało tej. Dobra, elo, siema. 5 many, znaczy ta mana, którą mamy, czyli te 58 musi nam wystarczyć. Będę się śmiał, jak będzie potrzeba 60 many. Oczywiście możemy zhaksować to sobie tą manę na to zadanie, że tak powiem. No, ale to jest słaba opcja, bo to jest już cheatowanie takie. Dodawanie sobie statystyk to chyba najgorszy z cheatów. To suck na pełnej, bo to nie ma w ogóle wtedy sensu levelowanie, ekspienie i zabawa. Bo można sobie po prostu wpisać kozik i już mieć. I to jest słabe. Ale z czystej ciekawości zobaczę po prostu,
ile tej many będziemy potrzebować, żebyście na przyszłość, jeśli byście chcieli sobie sami zagrać, od razu wiedzieli, ile many potrzeba, żeby ten dom zabezpieczyć. Zobaczmy teraz. Wydaje mi się, że dalej będzie za mało troszeczkę. No i chyba dalej nic. Nie mogę niestety, cholera. Okej. Możemy sprawdzić oczywiście, czy ile tej many będzie potrzeba. Mam aktualnie 58. Można spróbować 60 na przykład. Także zapisałem się przed tym cheatowaniem. Także weźmiemy sobie... ogarniemy. Czekajcie, jak to się tutaj wchodziło. Atrybut T to było. I teraz tam, gdzie mamy 58. Czyli dwójeczka równa się... Zrobimy na razie 60. Żeby zobaczyć. No i trójeczka od razu też 60, żebyśmy mogli wykastować w razie czego. Zobaczymy, czy teraz na przykład przy 60. Okej, sprawdzamy. Wydaje mi się, że też jeszcze nie. Uwaga, uwaga. Łukasz jest strażniku i nie mogę, cholera. Niech to szlak. No szkoda, szkoda. Możemy sprawdzić dalej oczywiście. Dawno właśnie nie używałem haksów w ten sposób, a na nagraniu to będziecie mieli od razu pokazane, jak to robić. To właśnie nam zwiększa atrybuty, jak widzicie, mam teraz 70 many. Chcę po prostu sprawdzić, jaki jest ten próg mniej więcej. O! 70! Dobrze, jestem zaciekawiony. Jak widzicie, Łukasz jest strażniku. No, to musiało się tak stać. Strażnik zostanie teraz w twoim domu, a więc teraz z pewnością nikt nie przejdzie dalej. Okej, czyli jeśli chodzi o twój dom, tak? Twój dom jest wystarczająco bezpieczny? 250 doświadczenia i tak, teraz myślę, że wystarczy. A więc pójdziesz teraz z nami? Owszem, taka była umowa. Wszystko jasne, w takim razie udaj się do obozu strażników na pustyni. Powinieneś jeszcze porozmawiać z Augustusem, naszym przywódcą. W końcu powinieneś też dostać swój udział w złocie. W porządku, na razie. Okej, no jak widzicie, moi drodzy, zadanie zrobione. Mamy dwóch strażników, którzy przypilnują tego domu pod naszą nieobecność. Oczywiście... teraz użyjemy z powrotem haksa, żeby oczywiście wywalić tą manę do pierwotnego poziomu, czyli to było 58 i tyle. Mam nadzieję, że wybaczycie mi takie małe cheatowanko. Znaczy się, wydaje mi się, że no wiadomo, że bez cheatów nie zrobimy tego zadania, więc to trochę chamskie. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, cwaniaki, za to, że troszeczkę tutaj przyhaksiłem z tym zadaniem. Jeśli uważacie, że nie powinienem tego robić, to sorki. Jestem najgorszy. Nie, żartuję. Znaczy, kurczę, bo chciałem właśnie pokazać z tej modyfikacji tyle, ile mogę. No wiem, że tutaj akurat brakło mi, kurde, tej maniory, no bo nie grałem magiem, więc trochę takie zadanie ograniczone przez to, że nie grałem pod maga. Więc trochę słabo w sumie, no nie? Nie moja wina. Ja mam teraz policzki, jak sobie tak przejechałem. O mój Boże. Straszne, straszne, ale no wiecie, no nie miejcie mi tego za złe. Chcę wam pokazać jak najwięcej, więc mam nadzieję, że właśnie wybaczycie mi trochę małe haksiorki. Ajej, dobra, już nic nie mówimy, mam nadzieję, że tylko cwaniaki, fajne chłopaki i dziewuszki, cwaniuszki widziały i że nikt się nie będzie tepiał w komentarzach o moje małe haksowanko, no bo wiecie... No cóż, znaczy bez haksów też byśmy dali radę, żeby nie było, ale nie chcę już tutaj przedłużać, no bo bym pobiegał po wyspie, pozbierał wszystko, posprzedawał, może by mi akurat starczyło na te mikstury many, no ale już nie chcę za bardzo przedłużać, powiedzmy. Okej, tu chyba wszystko też u Lonara mamy załatwione, sprawdźmy jeszcze, czy Konstantin chyba już też nic nie będzie miał, a Augustus chyba możemy już wypływać, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o nowych ludzi, udało mi się przekonać Falka do naszej sprawy. Falk tu byle z tej wyspy? Dokładnie on. Doskonała robota. Miałem nadzieję, że ci się uda. Oto twój żołd. I jeszcze udało mi się przekonać Lonara, silnego wojownika. Doskonale, skąd go wziąłeś? Nie widziałem, że ta wyspa ma jeszcze więcej mieszkańców. Owszem, myślę, że podróż w czasie stosunkowo dobrze opisuje tę sytuację. No cóż, lepiej nie pytać, co dokładnie oznacza. Powoli przyzwyczajasz się do pensji, a to twój żołd. 500 sztuk złota, świetnie. Myślę, że nie ma już nikogo więcej na tej wyspie. Kto mógłby nam towarzyszyć? Dobrze, bądź co bądź załatwiłeś nam dwóch ludzi. Lepsze to niż nic. No to co? A czy ty masz jeszcze jakieś towary, które byśmy mogli ewentualnie zwałować? No masz tam jakieś pierdoły, które mi się totalnie już chyba nie przydadzą. Ewentualnie jakaś kusza by nam mogła wpaść w łapki, a jaką ja aktualnie posiadam. W sumie i tak nie używam, ale kusza myśliwska. Ile ja tam mam? 45, 182. 182 siły mam? O mój Boże, kiedy ja tak przekoksiłem? Ja. Można by było... A, dobra, ruszajmy. Jesteś pewien? A nie, czekajcie. No dobra, sprawdzę, czy mogę jeszcze jakąś kuszę lepszą. W sumie wiecie, jak się wyposażyć już na pełnej, w pełnej krasie, na pełnym wypasie. 2,5 tysiąca, nie mam tyle pieniądza. To ziomek, dawaj zwykłą kuszę.
I trochę bełcika bym zarzucił jeszcze za pozostałe sztuki pieniędzy, złota, mamonki. 60 myślę, że nam wystarczy. Możemy ruszać na naszą wielką przygodę. Jestem pewny, tak jest, ruszajmy. W porządku, ku nowej przygodzie. No to lecimy. Lećmy zatem. Cóż to za wyspa? Widzę tam już Jacka. Jesteśmy! To tutaj powinien być Jack? Tak, nic dziwnego, że tutaj, akurat tutaj. Musisz wiedzieć, że ta wyspa ma ukryte tajemnice. Wcześniej była tutaj twierdzą planetów, nazwano tę wyspę Pinta. Z tą nazwą wiąże się również pewne, rożą się historie różne się wiążą. No to co dalej? Najlepiej opiszę ci najpierw sytuację. Wyspa nie jest szczególnie duża, znajduje się na niej kilka skał i właściwie to wszystko. Z jednej strony wyspy niektórzy z piratów Jacka wznieśli swój obóz. Myślę, że najpierw nim musimy się zająć. A po drugiej stronie wyspy znajduje się kamienny most, który prowadzi do pewnej specjalnej równiny. Nie widzieliśmy jeszcze Jacka w obozie piratów, dlatego przepraszam, że właśnie tam jest. No cóż, widzę, że w środku wyspy jeszcze jest dżungla. I co teraz mam zrobić? Jak już mówiłem, musisz się wpierw zająć piratami w małym obozie. Myślę jednak, że atak frontalny nic nie przyniesie. Spróbuj jakoś wymieszać się w nich. Być może dostaniesz kiedyś okazję, żeby wszystkich unicestwić. Jakieś pytanka? Nie, wszystko jasne. Okej, opowiedz mi więcej troszeczkę o Pincie. Jestem zaskoczony, że nigdy o niej nie słyszałeś. W pierwszej orkowej wojnie atakowali oni fortece bezustannie. Pewnego razu nie przyszli oni tylko w pobliżu murów, co historię znoszą o cudownych broniach na blankach zamku. Podziurawiły one statki orków i spowodowały ich zatonięcie. Co to była za broń? Tego do dziś nie wiadomo, odkąd wyspa została uznana za zaginioną. A my ją znowu znaleźliśmy, chociaż najpierw oczywiście zrobił to Jack. Dokładnie, jeśli chcesz, to możesz poszukać tych broni. Może przydadzą się podczas walki przeciwko Jackowi. Tak zrobię. Okej. A jak to ciągle to samo? A jak ta twierdza nie do zdobycia mogła upaść? No cóż, legenda opowiada o tym, że paladyni i magowie byli zbyt chciwi. Zawsze chcieli wiedzieć więcej, badali i zawsze pchali się do przodu w swoich dziedzinach, które nie były przeznaczone dla zwykłych ludzi. Mieli kiedyś dowiedzieć się, gdzie leży legendarny elficki skarb Gubarinów. Wzięli go i wszystko sobie przywłaszczyli. Ci oszukańcy nie wiedzieli jednak, że na skarbie leży klątwa, straszliwa klątwa. Każda sztuka złota, którą by wydali, zabrałaby im z ciała trochę życia. Więc doszło do tego, że zmarli, ale nie byli martwi. Nie przybywali oni jeszcze wśród żywych, ale jako zombie szkielety. Ale mieli jeszcze wystarczająco rozumu, aby rozpoznać, co takie uczynili. W związku z tym mieli spróbować znaleźć wszystkie sztuki złota, rozstali się więc i szukali ich potem po całym świecie. Niewielu powróciło, więc doszło do tego, że zamek musiał się ugiąć wobec potężnej siły czasu. Ta legenda mówi też, że te żywe trupy nie przestaną szukać, dopóki nie znajdą tego, czego chcą. Ale czy to nie znaczy, że oni zawsze będą szukać? Według legendy tak. Świetnie, to do tych wspaniałych broni, których mam szukać. Coś więcej możemy się dowiedzieć? Nie, jeszcze nic nie znaleźliśmy, oczywiście. Pohandlujesz jeszcze ze mną? Oczywiście, daj znać po prostu, jeśli będziesz chciał coś kupić. Okej, a możesz mnie nauczyć strzelania z kuszy? Ja nie, ale zapytaj Falka, w końcu ma jedną na ramieniu. A, dzięki, dobry pomysł, zapytam go. Okej. Pilnie potrzebuję kogoś, kto może mnie trenować w walce w zwarciu. Tutaj nie ma nikogo innego, kto mógłby cię w tym nauczyć, dlatego muszę ja to zrobić. Wszedłem troszkę sprawy po tych kilku latach, ale możemy spróbować. W porządku, dziękuję. Okej. A więc chyba to wszystko. Każdy o tym wie! Czekaj! O co chodzi? Być może znajdziesz, że na tej wyspie jest jakieś dusze, które szukają schronienia. Możemy potrzebować każdego człowieka, zaprowadź i przyprowadź ich. Jasne, super. Więc jeszcze możemy dodatkowych ludzi znaleźć. Mamy pełno tutaj naszych ziomków. Możemy sobie pogadać jeszcze z na przykład Lunar, może coś ciekawego nam powie, nie wiadomo nigdy. I jak przeżyłeś przeprawę? A, po początkowych mgłościach, tak. Przy okazji mogę cię jeszcze nauczyć kręgów magii. Dzięki, pohandlujesz też ze mną? Oczywiście, możemy też zmienić artefaktami. Okej, czyli Lunar jakoś sobie poradził. Cześć Katia, jak tam? Jak ci się tutaj podoba? Dla mnie to wyspa jak każda inna. Mam nadzieję, że szybko dostaniemy tych piratów w swoje ręce i będziemy mogli szybko wrócić do domu. Okej, świetnie. Czyli Katia jest też, powiedzmy, że jakoś ucytacy. Konstantin, siema. Co myślisz o tej wyspie? Nie podoba mi się. Nie ma tu żadnego stołu alchemicznego. Skąd możesz to wiedzieć? Przecież jeszcze nie jesteś aż tak długo na tej wyspie. Mam nosa takich rzeczy, skoro musisz wiedzieć. Okej, spoko. Nie ma stołu żadnego, to niedobrze. Nie będziemy mogli nic nawet stworzyć. Okej, to jeszcze Falk. Zabgadajmy do niego. Falk jest całkiem niezłym koksem. Z kokosem biega. No i jak tam ci z powodu piratów? No, jak zawsze, zażenie piratów to moje ulubione zajęcie. Świetnie. Więc co, moi drodzy? Mamy jeszcze chwilę chyba czasu, żeby skoczyć na ląd i zobaczyć, co nam przygotował los. Chyt do wody i lecimy.
Widzę pełno jaszczurów i innych topialców. Zróbmy z nim porządek, aligatory i inne potwory muszą mi spać. A szkoda troszeczkę, że nie założyłem sobie mojej super nowej kuszy, którą tak bardzo kupiłem. Świetnie, teraz wyglądamy jak prawdziwi wojownicy. Mógłbym przebrać się z tego płaszcza, który posiadam. Ale patrzcie, jak te kryty wchodzą, to jest coś pięknego. Ja, to jest rzeź. To jest piękna rzeź, jaszczurki. Musicie wszystkie zginąć. Kolejny poziom wbity. Dzięki temu będziemy też mogli... Topielce zielone, nieźle. Będziemy mogli się troszeczkę jeszcze douczyć czegoś. Chociaż akurat w broni dworęczej chyba i tak już się niczego więcej nie nauczymy. O, ty topielcu wredny, jak ty żeś nie zginął na takie hity piękne. Oj, 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 chyba ktoś chce mnie zabić. Niedobrze. Czy oni są z questa? Jeśli on będzie miał imię, ten pirat, który tu biegnie... O mój Boże. Tam jakiś gościu przebiegł, prawie zginął. Uła, ale... O mój Boże, ale was się tu namnożyło, chłopaki. Bardzo mi się nie podoba wasze podejście do tej sprawy. O, jeszcze super, super właśnie zbugowane bronie, które zjeżdżają do morza. Które A te bronie są wiele warte, muszę wam powiedzieć, cwaniaki, więc fajnie by było je zdobyć. A mam nadzieję, że miecz pokładowy... Nie, gdzie wy uciekacie? Cholera, gdzie one zjechały, ty? Chyba trochę za daleko mimo wszystko. Piracki kordelas, okej, i rapier jeszcze do zebrania. Okej, na szczęście się udało. O, a ty szczurku, skąd się tutaj wziąłeś? Uch, ty bydlaku, jakżeś zasyczał na mnie, się trochę przestraszyłem. Ale okej. Pierwsi piraci już polegli. Oczywiście mogłem się wmieszać w tłum, czemu nie, ale z drugiej strony, jak można ich po prostu wyklepać, to czemu by tego nie zrobić? Haha, zły Robin, wiem, wybaczcie. A mogłem się przebrać za pirata, może wtedy by mnie nie wyklepali. Znaczy, nie biliby mnie wtedy jakoś bardzo. Czekajcie, i chciałem rzucić właśnie okiem na te stroje. 80, 80, 40... A w sumie wiecie co, to nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Wydaje mi się, że nawet ten habit druidów trochę chyba lepiej będzie. Znaczy no, piraci do mnie nie strzelają z niczego, więc w sumie nie ma sensu przekładać zbroi. A tutaj, w razie gdyby się trafił jakiś ognisty jaszczur czy coś, no, może jest szansa na to, że wiecie, że przeżyje. No i zbieranie reszty tutaj temu, no nie wiem, czy ma też sens. Strzały też, po cholerę mi to wszystko. Wydaje mi się, że nie ma już sensu zbierać, tylko takie właśnie wartościowe przedmioty, jak ci piraci tutaj przy sobie noszą. Kurde, trochę mi się oberwało. Może wypijmy trochę mikstury, żeby nadrobić zaległości w HP. No i wydaje mi się, że spoko, że takie właśnie pirackie bronie i te itemy z piratów to jest jeszcze całkiem sensowne, ale z drugiej strony... Z drugiej strony nie ma co szaleć. Okej, co tutaj mamy? Tutaj ci piraci wyklepani. A, są łóżeczka, świetnie. Rogo wam uszla, czemu nie? Mogłem oczywiście najpierw tutaj wpaść i zobaczyć, że jest łóżko i byśmy nie musieli marnować tego. O, pirat, który zginął przypadkiem chyba. Spoko, wydaje mi się, że ten pirat zginął spadając z tej wieży na górze. Nie wiem, czy wcześniej zwróciliście uwagę, że coś leciało z wieży, tak wyglądało właśnie jak ten pirat. No oczywiście kuferki do potwierania, ale nie mam zbyt wiele wytryków, dlatego najpierw chciałbym zobaczyć tamtą wysepkę jeszcze malutką. Co tam jest? Jakiś gulem? Czy to gulem? Siema, golemie, zaraz ci wyklepię. Siema, siema. O, ale pięknie, no dwa hity schodzi. Co ten, kurde, łobuz silny ścierwojad? Chodź tu. Dziękuję, dobranoc. Jak tak dalej pójdzie, to wbijemy jeszcze jeden poziom. To mi się podoba. Lubię to. No dobra, jeszcze więcej ścierwojadków. To są te olbrzymie ścierwojady. Silne, przepraszam bardzo. Silny ścierwojadku. Już ciebie nie ma, bratku. Jeszcze olbrzymi ścierwojadzie w rynnym gacie. Musisz zginąć. Tak to lubię robić. Bić ścierwojada. A wiecie co? Mam dla was sucharka, bo prawie bym zapomniał. Oh my god. Tylko sobie muszę go przypomnieć, bo był taki całkiem fajny. Save'a zrobimy. Jak się nazywa impreza siatkarzy? Przyjęcie! O mój Boże, jakie złe. No dobrze, dobrze, sucharek odbębniony, Robin zadowolony. Mam nadzieję, że zapamiętacie sucharka i opowiecie go dalej. Hehe, będziecie szerzyć sucharkowość na świecie. Szaleństwo, szaleństwo. Oh, holy fucking shit! Halo, halo. Przepraszam pana, ja nie chciałem, ale widzę, że tu jest armata. Świetnie, mogę jej użyć? Powiedzcie, że mogę... Zdjąłem armatę do kieszeni! Oh, holy shit! Co tu się dzieje w ogóle? O nie! Ale grubo, nie? Ja nie, wolę nie pytać, gdzie schowałeś tą armatę. Schowałeś tą armatę gdzieś, ziomeczku? Nieźle, nieźle. O kurde, ole placek! No dobrze, mamy armatę, co jest całkiem ciekawe. Nie sądziłem, że znajdę armatę w ogóle i będę mógł ją schować do kieszeni, tak po prostu. Okej, zgaduję, że ta armata nam się przyda, żeby Jacka pokonać. Oczywiście. Co, jeszcze byśmy mogli wejść w sumie tutaj na górę i zobaczyć, czy tam na wieży czegoś nie było. Może, a nóż widelec, czekajcie. No, przecież ta drabina tutaj jest. W ogóle drabina w Gothic 2, cudownie. Znaczy fajnie, ja tam nigdy nie miałem problemu z drabinami. No cóż, czasami się ginęło, albo się spadało z tych drabin. Można dostać było małego pitolca, ale nie ma co narzekać. Drabinka to drabinka. Okej, wiecie co, kimnijmy się.
bo w sumie zbliża się wieczór, a lepiej chyba biegać, gdy jest ładna pora dnia, a nie nocy. Piwka, nie wiem, czy potrzebuję piwko, ale wezmę sobie dużo piwka. Jo, piwko zostawić to grzech, dlatego piwko zbieram. Chleb! Nie trzeba. Piwko? Jak najbardziej. Okej, także. Co by my tu jeszcze mogli popsuć? Co by tu jeszcze można było popsuć i zrobić? No, skrzynki by można było pootwierać, ale cholera jasna, trochę się cykam tymi skrzyniami, bo w sumie nie mam zbyt wiele wytrychów, a znowu zajmie mi to pewnie 2 lata otwieranie, a nie będzie w środku nic ciekawego. No ale okej, lewo, prawo. Co tu się dzieje? Ta skrzynia chyba zmienia się w trakcie otwierania. To mi się nie podobało. Lewo, prawo. Okej, byłem. Za każdym razem psułem. Piersi gwiezdnej mocy. Całkiem fajne. I gejzerek, i puchary, złote koszmary. Cudownie. Dobrze, te pucharki złote się nawet nam przydadzą. Może jeszcze coś będziemy mogli dokupić. Kiepskim jest dwuręczny. Nie fajne, no ale cóż, wezmę i tak, skoro już dostałem. Otwórzmy. Ło, ciężki deszcz ognia. Serio, gościu. Ale żeś tu skitrał takie rzeczy. To się może naprawdę przydać. Ciężki deszcz ognia. A ile many potrzeba na ciężki deszcz? Wydaje mi się, że ze 150 w ogóle, nie? A nie, a to 5 na zwykłe. A gdzie jest ciężki? W ogóle... Nie, to deszcz ognia po prostu, a nie ciężki deszcz ognia. W ogóle istnieje coś takiego jak ciężki deszcz ognia? Bo... To chyba po prostu zły był ciężki, bo namógł od wody, która była zaraz obok. Okej, kolejny kufer. Zróbmy szybkiego F5-tala. Lewo, prawo. A, okej, to było całkiem łatwe. 47, kurde... tych bełtów, nice, to mi się podoba. No dobra, to jeszcze ostatni kuferek, ale opening wam jeszcze skrzyneczek zrobię, kurde, kiedyś z takich rzeczy to by się człowiek sławny robił, jak otwierał skrzynki, to już nie te czasy. Okej, prawo, lewo, świetnie, złamałem jeden wytrych, 50 zł i naszyjnik styknie, nie ma sensu się wczytywać dla jednego wytrychu. Ja bym poszedł jeszcze tamtą wysepkę wyczycił, jak jeszcze mamy chwilkę i sekundkę, to, a skocznijmy, a ja lubię tak klepać. O, i tam kolejna armata była, widzę. Chyba będziemy musieli po prostu zbierać te armaty i tyle. Okej, oczywiście zaraz to mi wpadnie golem na pełnym koksie. Ale najpierw załatwimy w ogóle, niezły Robin Polski masz, widzę. Załatwmy te wszystkie potwory, które tutaj biegają i latają. I w ogóle robią wszystko, co tylko się da, żeby mnie trafić. Nie ma tak łatwo. Cześć golem, ja. Prawie mnie tutaj jest w końcu. Nieźle. Było blisko, ale sorry. Jak się zapadł pod ziemię, w ogóle fajnie. Fajnie wyglądała ta animacja. Okej, bagienny golem i tak nic tego nie mamy. A może tutaj coś ciekawego się schowało? No nie ma nic, naprawdę. Nawet jednego itemka. Szkoda. Dobra, cwaniaki. W takim razie resztę wyspy zbadamy w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jest co badać, także nowa lokalizacja. No mam nadzieję, że przyniesie nowe różności i pyszności. A ja z wami się już żegnam. Mówi Robin Skebro. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Łapki w górę. Mega będą sympatyczne łapki w górę. Jeśli słyszycie to i zapomnieliście o łapce, a wam się odcinek podobał, to zachęcam. Oczywiście nie zmuszam. Nie musicie ich zostawiać, ale jeśli chcecie, nic to nie kosztuje, łapa w górę, zawsze fajnie. Komentarzyk, jeśli macie chwilę, napiszcie co u was, jak tam wam się żyje, może coś ciekawego się dzisiaj wydarzyło, opiszcie w komentarzu, na pewno będzie mi się miło czytało później te komentarze. Pamiętajcie również o subskrypcji, jeśli chcecie zostać na dłużej, a jeśli już z wami żegnam i nie przedłużam specjalnie jakoś mocno. Trzymajcie się, na razie, do usłyszenia, cześć, pa, pa!